Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym komunikacie sadowniczym Timach Agropolska. Z tej strony Mateusz Nowacki. Spotykamy się jak zwykle w sadzie jabłoniowym. W tym momencie jesteśmy w kwaterze Retiona Prince'a. Jak widzimy w tej części akurat tutaj od drogi w wyższym położeniu plon jest zadowalający, ale jak popatrzymy, tam działka schodzi zdecydowanie w dół i tam już jest tego towaru zdecydowanie mniej, wiszą pojedyncze jabłka i będzie na pewno mniejszy plon niż w roku optymalnego plonowania. Ale w dzisiejszym komunikacie nie chciałbym się skupiać na sytuacji, jak w którym sadzie wygląda, bo doskonale wiemy, że w jednym jest lepiej, w drugim gorzej, w zależności od odmiany, kwatery i tak dalej. Tutaj zbliżamy się, tak naprawdę jesteśmy na finiszu. Zbliżamy się do zabiegów ochroniarskich właśnie pod kątem przechowalnictwa, a jeśli chodzi o nawożenie, no to oczywiście są to dalsze zabiegi preparatami wapniowymi, no i oczywiście zaczynamy tutaj myśleć o tym wybarwieniu tych owoców, no bo myślę, że jakby nie było, na wybarwieniu owoców musimy bardzo zwrócić uwagę, bo jak każdy z nas, tak samo klienci nasi kupują produkty, jabłko oczami można to nazwać, więc to jabłko wybarwione, ładne, równe będzie handlowym towarem w przyzwoitych, myślę, pieniądzach, więc myślę, że tutaj oczywiście zabiegi, czy to będą fosforem, czy potasem, ale myślę, że kluczowe tak naprawdę jest cały system nawożenia, zaczynając od wczesnej wiosny. Jeśli, żeby nie przesadzić z ilością azotu dostarczanego wczesną wiosną, czy posypowo, ale tak samo dolistnie, bo wiemy, że mocznik, czy inne preparaty z azotem są stosowane w sadach i warto myśleć o tym właśnie w tych okresach zaraz po kwitnieniu, żeby nie przesadzać z tym składnikiem, bo później będziemy mieli właśnie trudniej wybarwić te owoce. Drugą rzeczą, no tu akurat mamy siatki przeciwgradowe, więc tutaj to działanie promieni słonecznych jest troszeczkę mniejsze niż w kwaterach otwartych, ale tam, gdzie to nasłonecznienie i właśnie owoc będzie zbyt intensywnie narażony na działanie promieni słonecznych, on też się będzie gorzej wybarwiał, zostanie nam właśnie na prinsie, często się to zdarza, taka pomarańczowa skórka i ona się na czerwono nam do końca nie wybarwi. Ale jeśli mówimy o wybarwieniu, musimy pamiętać, że tu jest wiele czynników. Nawożenie jest tylko jednym z nich. Prześwietlenie komory, korony drzew, tak? Dostarczenie właśnie światła już przy cięciu zimowym, żeby te owoce miały jak największy dostęp do światła. Możemy śmiało, już tutaj akurat jest już owilkowane, cięcie letnie jest zrobione, zostawione są dłuższe czopy, tak naprawdę za drugim, trzecim oczkiem, więc mamy też tą kilka jeszcze liści, które troszeczkę nam osłaniają od słońca, a już mamy ograniczenie wzrostu i też będzie to powodowało lepszy wzrost owocu. Myślę, że już możemy, te największe fale upałów wygląda na to, że mamy za sobą, więc śmiało możemy wilkować, bo jeśli to byśmy zaczęli troszeczkę zbyt wcześnie i też się nam to, zaobserwowałem to w sadach, tam gdzie zbyt wcześnie zostały owilkowane i zbyt mocno, te owoce już właśnie zostały poparzone w tym okresie sierpniowym, gdzie mieliśmy te upały, więc tutaj warto zwrócić też na to uwagę w kolejnych latach. Jeśli chodzi o nawożenie, na pewno preparaty potasowe w pierwszej kolejności, czyli ostatni gwizdek na to, moim zdaniem, bo nie chciałbym, żebyśmy przesadzali właśnie z tymi preparatami fosforowymi. Dlaczego? Te jabłka w dużej mierze są troszeczkę sztucznie utrzymane na drzewie przez preparaty giberelinowe, algowe, po przymrozkach i jak tutaj kroiliśmy w tym sadzie poszczególne owoce, widać, że komora nasienna jest może nie tyle co pusta, ale nie ma odpowiedniej ilości nasion. Jedno, góra dwa, więc takie jabłko siłą rzeczy też będzie szybciej dojrzewało. Więc jeśli przesadzimy zbyt intensywnym nawożeniem dolistnym potasem, zwłaszcza na wielu odmianach, które tego nie lubią, Ligol, Jonagoldy, Szempiony, będziemy mieli problem właśnie z utrzymaniem jakości, twardości owocu, pogorszymy walory przechowalnicze, ale też co zrobimy? Spowodujemy, że one się zaczną ładnie wybarwiać, ale stracimy tą zasadniczą barwę zieloną skórki, która zrobi nam się żółta, co nie jest też rzeczą pożądaną. Więc ostrożnie z preparatami potasowymi. Myślę, że to jest ostatni gwizdek, mniej więcej miesiąc przed rwaniem i później powinniśmy przejść na preparaty oparte na fosforze, bo fosfor będzie nam bezpieczniej wybarwiał przede wszystkim owoce, bo nie będzie powodował żółknięcia owocu, a fosfor tak naprawdę lepiej moim zdaniem wybarwia te owoce, nie ograniczając właśnie chorób przechowalniczych. Na pewno
dobre odżywienie właśnie fosforem będzie skutkowało poprawą wybarwienia owoców i to często widzimy na kwaterach, gdzie takie preparaty są stosowane. Może to jabłko się nie wybarwia szybciej, ale wystarczy wtedy nam przed samym zbiorem często jedna, dwie noce chłodniejsze, duża różnica temperatur, bo to też jest istotne, jeśli mówimy o wybarwieniu. I tak naprawdę z dnia na dzień ten kolor nam się pojawia i śmiało możemy takie owoce zdejmować z drzewa. Więc tutaj my z racji naszych produktów, które mamy, oczywiście cały czas Fertider Elite, dostarczenie wapnia z małą ilością potasu, boru, w celu właśnie odżywiania, dokarmiania wapniem, troszeczkę też pobudzenia do wzrostu. Jeśli mówimy chociażby o goldenie, gali, gdzie raz, że drobne owocowe, dwa odmiany, które lubią ten potas, więc śmiało możemy go jeszcze tam zastosować. No a jeśli mówimy o wybarwieniu, no to Fertider Axis, właśnie z bardzo dużą dawką fosforu, z kompleksami biostymulującymi, które będą poprawiały jego działanie i wchłanianie, bo dni mamy nasłonecznione, bardzo ciepłe, wieczorem temperatura nam się schładza, jest bardzo dużo rosy, więc ta wilgotność też jest spora, więc tutaj te preparaty, żeby ten środek w postaci fosforu szybciej nam się wchłaniał w roślinę, w owoc i działał. Dodatkowo, na co warto zwrócić uwagę, w Axisie mamy dużo fosforu, dużo cynku, który już będzie tą dawką cynku jesiennego, który roślina sobie zmagazynuje w pąkach kwiatowych, ale też mamy mangan. Mangan podawany w tym okresie końcówki sezonu jest o tyle ważny, że będzie właśnie powodował nam tą zasadniczą barwę skórki. Czyli będziemy mieli ten kontrast, tak, który chcemy osiągnąć, czyli zielona z jednej strony barwa skórki, z drugiej ładny czerwony rumieniec. I to jest rzecz pożądana, zwłaszcza na odmianach dwukolorowych, bo co innego, jeśli będziemy mówić o prinsie, nowych sportach gali, które mają być jak najbardziej wykolorowane, w 100% najlepiej czerwone, ale jeśli mówimy o odmianach dwukolorowych, właśnie Ligol, Champion, Jona Goldy, tutaj duża grupa, będzie czymś pożądanym. Więc tutaj my zalecamy albo jeden zabieg w ilości 4 litry, albo, czego ja jestem zwolennikiem, rozłożyć to na dwa zabiegi, mniej więcej na 4 i 2 tygodnie przed zbiorem, dwa razy po 3 litry, właśnie dostarczenie tego fosforu wraz z cynkiem, który przygotuje roślinę, pąki kwiatowe do zimowania już. No i oczywiście z tym manganem niewielka ilość azotu, który nam jeszcze pobudzi troszeczkę liście, pobudzi nam troszeczkę fotosyntezę, ale nie będzie w żaden sposób taka mała ilość azotu powodowała trudności z wybarwianiem, czy nie pobudzi nam rośliny do wzrostu. Więc myślę, że jeśli na ten moment to będzie wszystko. Teraz zostały nam, podsumowując, zostały nam tak naprawdę ostatnie zabiegi właśnie pod kątem przechowalnictwa, pod kątem wybarwienia owoców i będziemy przygotowywać się powoli do zbiorów. Myślę, że później spotkamy się już na końcówce zbiorów. Powiem Państwu, co byśmy zrobili, jak przygotowali rośliny do kolejnego sezonu. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Pozdrawiam.